Znajdujemy się dosłownie na granicy miasta Biała Podlaska i gminy wiejskiej Biała Podlaska. Gminy, którą pan wójt bardzo często określa jako mianem wianuszka okalającego miasto Biała Podlaska. Stoimy w miejscowości, która rozpoczyna się, miejscowość Czosnówka. Panowie, dlaczego i z jakiej okazji tu się znajdujemy i co takiego obserwujemy? Dzień dobry Państwu. Na wstępie takie króciutkie wyjaśnienie, jeżeli można. Swego czasu z wójtem pana Siukiem spotkaliśmy się w tej miejscowości pod znakiem Czosnówka i obiecaliśmy mieszkańcom, że Czosnówka doczeka się porządnej drogi, porządnego chodnika, porządnej ścieżki rowerowej. I dzisiaj stajemy przed Państwem po to, żeby powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa. Szanowni Państwo, no, cała procedura, z którą powiat się musiał zmierzyć, czyli kwestia przygotowania dobrego wniosku. Ten wniosek otrzymał oczywiście dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. I dzisiaj będziemy mogli tę inwestycję zacząć, ale nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z samorządem gminy Biała, z obecnym tutaj panem wójtem Wiesławem Panasiukiem, który praktycznie przy każdych naszych wspólnych inwestycjach gmina partycypuje w kosztach. To, proszę Państwa, ma ogromne znaczenie, bo ta inwestycja w miejscowości Czosnówka jest inwestycją kosztochłonną. Oczywiście ja dzisiaj nie mogę mówić na temat kwot, które będą tutaj wydane, dlatego że w przyszłym tygodniu ogłosimy postępowanie przetargowe, żeby wyłonić wykonawcę, więc pozwólcie Państwo, że dzisiaj nie będę odnosił się do wysokości, wartości tej inwestycji, ale jest to naprawdę inwestycja kosztochłonna, ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że miejscowość Czosnówka stała się takim obważankiem miasta Biała Podlaska. Bardzo dużo powstaje tutaj nowych budynków mieszkalnych. Ludzie po prostu chcą z miasta przenosić się w spokojniejsze miejsce, a my dzisiaj zadbaliśmy o to, aby ci ludzie mogli żyć spokojnie, w takich warunkach bezpiecznych dla nich. Budowa nowej drogi to jest jeden element, ale oprócz tego powstanie tutaj chodnik, powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Także dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że miejscowość Czosnówka będzie taką dzielnicą Białej Podlaskiej. Mam nadzieję, że pan wójt nie obrazi się na mnie za to stwierdzenie. Oczywiście, panie wójcie, miejscowość Czosnówka zachowa wszystkie swoje przywileje i będzie nadal miejscowością przynależną do gminy Biała. Ja, proszę państwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi za zrozumienie, za to, że w sytuacjach, kiedy rozmawiamy o wspólnych inwestycjach, gmina Biała zawsze jest z nami. Gmina Biała zawsze w swoim budżecie zabezpiecza odpowiednie środki po to, żebyśmy mogli poprawiać warunki życia, funkcjonowania naszym mieszkańcom, tym z gminy Biała, ale to są mieszkańcy naszego powiatu. Więc panie wójcie, wielkie, wielkie ukłony i słowa podziękowania w pana stronę. Proszę przekazać te podziękowania wszystkim państwu radnym na czele z panem przewodniczącym rady, bo jak państwo wiecie, że każda konstrukcja budżetu wymaga akceptacji rady lokalnego samorządu. Tak więc, panie wójcie, wielkie słowa wdzięczności, uznania i mam nadzieję, że będziemy mogli za rok przyjechać sobie tutaj do Czosnówki rowerami. Trzymamy za słowo. Przejechać i spotkać się z mieszkańcami, którzy mam nadzieję, że po prostu będą zadowoleni z tego, że poprawimy bezpieczeństwo ich tutaj życia, funkcjonowania, bo jak widzimy, proszę Państwa, my tutaj rozmawiamy dosłownie 3 czy 4 minuty, ale proszę zwrócić uwagę, jak duży ruch jest tutaj na tej drodze, czyli
Jest to na pewno inwestycja trafna i bardzo potrzebna dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję. Pana wójta podpytam właśnie, jaka to jest droga na mapie drogowej gminy Biała Podlaska i docelowo być może rozwinąć zdania starosty, jak ta droga ma docelowo wyglądać i na którym etapie będą prowadzone prace, od którego momentu miejsca do którego momentu miejsca. Nasza gmina jest w ogóle gminą specyficzną, bo dookoła dużego miasta okalamy takim wianuszkiem, 45 miejscowości, dróg jest mnóstwo. Między innymi stoimy tutaj przy drodze powiatowej, która przebiega przez miejscowość Czosnówka, ale tak się złożyło, że na styku miasto-gmina powstają bardzo duże osiedla mieszkaniowe. I tutaj w Czosnówce także duże osiedle mieszkaniowe przebywa mieszkańców. Ta droga ma swoją już historię, nawet historię medialną. Tak, to wszystko jest prawda, co pan starosta powiedział. Byliśmy pewnego razu przy tej tablicy Czosnówka i przyjęliśmy na siebie zobowiązanie, że w ciągu kadencji spróbujemy tą drogę doprowadzić do remontu, ewentualnie do przebudowy. Tak się złożyło, że tak jak pan starosta powiedział o dobrej współpracy pomiędzy gminą a starostwem, pomiędzy wójtem a starostą, było to możliwe. Projekt został właściwie wzorcowo złożony, bo tak możemy powiedzieć, otrzymał dofinansowanie na tą drogę. I chcę powiedzieć tak, panu staroście może nie wypadało, ale ta droga będzie gruntownie przebudowana. Kosztorys tej drogi to 23 miliony złotych. Z tego 16 milionów dotacji i 7 milionów, ponad 7 milionów tego wkładu własnego. I tym 7 milionami się dzielimy ze starostwem przy budowie tej drogi. Jest to droga naprawdę ruchliwa, ponieważ z miasta prowadzi przez Piszczec do Sławaty, czyli do granicy państwa, między innymi, w drugą stronę do Kodnia. W każdym razie jest to droga, która nam jako staroście, jako wójtowi rzeczywiście spędzała sens z powiek. Duże osiedle, przybywa ludzi, nie ma chodnika, ciągłe protesty, w końcu się udało. A jednym zdaniem chcę powiedzieć tak. Starosta dotrzymuje słowa. Tu na początku powiedzieliśmy, że będziemy się starali budować tą drogę. Ja mówię, słowa dotrzymaliśmy. Bądźmy zadowoleni. Jeżeli mogę jeszcze, szanowni państwo, mam ogromną nadzieję, że dzięki tej inwestycji wspólnej powiatu z gminą Biała Podlaska w miejscowości Czosnówka będzie powstawać jeszcze więcej domów, że osoby, które dzisiaj żyją, funkcjonują w miastach, zechcą przesiedlać się właśnie tutaj, gdzie będzie dobra droga, gdzie będzie chodnik, który poprawi bezpieczeństwo dla użytkowników, gdzie będzie ścieżka rowerowa i zapraszamy wszystkich, którzy chcą troszeczkę spokoju, którzy chcieliby zmienić swoje miejsce zamieszkania, niekoniecznie w mieście. Jesteśmy otwarci i to wszystko, co robimy, szanowni państwo, robimy po prostu dla was. Robimy dla was, żebyście mogli żyć spokojnie, bezpiecznie i żebyście byli mieszkańcami naszego powiatu, żeby nikt nie musiał wyjeżdżać gdzieś tam za granicę, bo naprawdę mamy ogromny potencjał na naszym terenie i wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo.